Miesiąc październik był miesiącem oszczędzania. Miesiącem takiego, jak mówimy, SKO. Teraz już właściwie o tym się tak dużo nie mówi. Październik minął, mamy już listopad, ale my tradycyjnie robimy taki właśnie apel na temat oszczędzania, ponieważ klasy drugie realizują taki program od grosika do złotówki i kończą trzecie, więc dobrze, abyście wy o tym coś wiedzieli. A poza tym pani Ania prowadzi akcję właśnie oszczędzania. Wpłacacie na taką książeczkę i potem na koniec jest rozstrzygnięty konkurs na najlepiej oszczędzającego czy oszczędzającą dziewczynę. I teraz tak, zaczniemy najpierw od apelu, a potem niespodzianka. Rozstrzygnięcie konkursu na monetę, więc czekać trzeba na rozstrzygnięcie tego konkursu. I uwaga, zapraszamy trzecią A. Oh, yeah, she's my girlfriend.
Babci. Proszę pani, to jest baba Jana. Ona pomogła nam iść do domu, bo zabłądziliśmy w lesie. No to bardzo miło z jej strony, jednak nadal nie wiem, czy tkwi problem. Baba Jana ma problem z gospodarowaniem swoimi pieniędzmi. My ci chętnie pomożemy, prawda dzieci? Babo Jago, jeśli chcesz swoje marzenia, marzenia na realizację których potrzebujesz więcej pieniędzy, musisz nauczyć się oszczędzać. Moja przygoda z oszczędzaniem zaczęła się w drugiej klasie. Marzyłam o hulajnodze. Bardzo chciałam, aby moi rodzice mi ją kupili. Niestety była za droga. Zaczęłam zbierać pieniądze. Pewnego dnia dowiedziałam się, że w szkole działa SKO. Zapisałam się do tej klasy i zgromadzone pieniądze wpłaciłam na książeczkę. Po 8 miesiącach miałam już tyle pieniędzy, że rodzice mogli mi kupić wymarzoną hulajnogę. Interesuję się modelarstwem. Marzyłam takim jednym modelu statku. Prosiłam mamę, żeby go kupiła, ale odmówiła, bo był za drogi. Postanowiłam, że wszystkie pieniądze, które otrzymam od rodziny, nie płacą na książeczkę SKO. W końcu udało mi się zebrać pieniądze na wymarzony model. Rodzice byli dumni ze mnie. Myślę, że warto uczyć się oszczędzać, bo dzięki temu można spełniać swoje marzenia. Za zbierane pieniądze możesz jechać na wycieczkę, kupić nowy sprzęt. A dyskorolkę? Mogłabym kupić nową dyskorolkę? Oczywiście, możesz najpierw kupić wodę odrzutową. Tak, tak. A co się dzieje z pieniędzmi, które płacą na SKO? Nasza pani wpłaca je później do banku spółdzielczego. Tam są bardzo bezpieczne. Tak, tam są bezpieczne. Gdy będziesz chciała je wypłacić, wystarczy tylko o to poprosić. Pan wypłaca pieniążki, a ty spełnisz swoje marzenia. To ja chcę taką książeczkę. Bardzo chcę. Proszę, to twoja książeczka. Od dzisiaj oszczędzam na SKO. Zbierane pieniążki, wypłacić, także zachęcamy.